Witam Państwa na pierwszym wykładzie w tym roku. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć trochę o naszych ostatnich znaleziskach paleontologicznych, ostatnich odkryciach, których dokonaliśmy razem z kolegą doktorem Błażejem Błażejowskim w gminie Iłża. To jest administracyjnie południe województwa mazowieckiego, ale z geologicznego punktu widzenia jest to mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Co to znaczy mezozoiczne obrzeżenie, to jeszcze za chwilę Państwu pokażę. Tutaj mamy taką rekonstrukcję paleośrodowiska Iłży, a dokładnie Krzyżanowic, niedaleko Iłży, 5 km na północ od Iłży. Paleośrodowisko sprzed 150-152 milionów lat, czyli z samego końca okresu jurajskiego. W tamtym czasie Polska, w ogóle Europa była zalana przez płytkie morza i żyły tutaj różne kręgowce morskie, różne morskie gady. Na lądach żyły dinozaury, a w morzach żyła rozmaita ilość różnych gadów morskich, bliżej z dinozaurami niespokrewnionych. Na czym różnice między dinozaurami a tymi wodnymi gadami polegają, to w trakcie wykładu Państwu wyjaśnię. Na początek taki rzut z kosmosu. Nasza planeta 150 milionów lat temu z grubsza. W tamtym czasie, proszę zwrócić uwagę, były w zasadzie dwie masy lądowe. Były te lądy południowe, czyli tak zwany kontynent Gondwana, na który składała się Afryka, Ameryka Południowa, Antarktyda, Australia oraz Półwysep Dekański, Indie, który był wtedy nie częścią tych kontynentów północnych Azji, ale południa. No i druga ta część świata, północna, w której był olbrzymi superkontynent Laurazja, na który składała się Ameryka Północna i Eurazja. Druga rzecz, na którą chcę, żebyście Państwo zwrócili koniecznie uwagę, to jest to, że na biegunach tej jurajskiej ziemi nie ma czap lodowych. Jak dzisiaj spojrzymy sobie na mapę świata, na globus, to na biegunie północnym i południowym będziemy mieli wszystko na biało zaznaczone, ponieważ bieguny są obecnie zlodowacone, są pokryte lodowcami czy lądolądami. Natomiast w okresie jurajskim tych lodowców, lądolodów nie było czap lodowych, jak po prostu geolodzy mawiają, więc cała ta woda, która jest dzisiaj zmagazynowana w postaci lodowców, lądolodów, wtedy była w stanie ciekłym, a co za tym idzie poziom Oceanu Światowego, poziom morza był dużo wyższy niż dzisiaj. Więc jak sobie popatrzymy na tą mapkę, na przykład na tą naszą część świata, to widzimy dużo takiego koloru jasno-niebieskiego. To są płytkie morza szelfowe, czyli takie, które pokrywają tereny, które dzisiaj są lądami, pokrywają znaczne części kontynentów. Poziom morza był wyższy, więc te niżej położone obszary lądowe były przykryte takimi właśnie lądami. I ta nasza część świata, Europa, była w zasadzie takim archipelagiem wysp. Tutaj jedyny większy blok lądowy to był ten obszar, który dzisiaj jest Skandynawią, powiedzmy. Natomiast reszta to było płytkie morze, jakieś niewielkie wyspy, wysepki. Później jeszcze zobaczymy sobie zbliżenie na Europę i tam Państwo zobaczą, jak to dokładnie wyglądało. Więc nasza część świata, Polska, była zalana płytkimi morzami razem z generalnie tym naszym regionem geograficznym. To, co pozostaje po takich płytkich morzach, to są skały, skały osadowe. To jest mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich. To, co mamy zaznaczone tymi kolorami ciemniejszymi, to jest tak zwany paleozoiczny trzon Gór Świętokrzyskich, czyli skały, które są starsze niż, powiedzmy, 250 milionów lat, które powstawały od Kambru do Permu, czyli gdzieś między 540 kilka a 250 milionów lat temu. Natomiast nas najbardziej będzie interesowała część górna tej mapki, część północna, czyli tak zwane mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Kolorem niebieskim są zaznaczone skały z okresu jurajskiego, kolorem zielonym skały z okresu kredowego. Ale nas dzisiaj będzie interesował kolor jasno-niebieski, czyli skały górnojurajskie z samego końca okresu jurajskiego, czyli z grubsza sprzed 150 milionów lat. Na tę mapkę naniosłem 3 stanowiska z Gór Świętokrzyskich, z ich obrzeżenia, w których występują kości gadów morskich, czyli tego, co nas najbardziej interesuje, czyli w sumie tych najrzadszych, a co za tym idzie, najbardziej unikatowych i najbardziej wartościowych dla nauki znalezisk. Zanim przejdziemy do tego tematu dzisiejszego, czyli Iłży Krzyżanowic, chcę króciutko przybliżyć Państwu to, cośmy z moimi kolegami wcześniej badali w tych skałach górnojurajskich, co było niejako takim impulsem do tego, żeby te skały z Krzyżanowic później eksplorować. Najpierw badaliśmy skamieniałości z kamieniołomu Owadów Brzezinki, niedaleko Opoczna, a potem również skały z kamieniołomu Morawica, który znajduje się niedaleko na południe od Kielc. Zacznę od tego pierwszego. W Owadowie Brzezinkach odsłaniają się wapienie, więc skały zbudowane z węglanu wapnia. Zresztą we wszystkich tych 3 stanowiskach są to wapienie. CaCO3, węglan wapnia, jest to taki minerał, taka skała, która sprawia, że skamieniałości zachowują się w bardzo dobrym stanie. Możemy badać ich morfologię, ich budowę wewnętrzną. Są perfekcyjnie zachowane. Kiedyś cały wykład o powstawaniu takich stanowisk paleontologicznych w tego typu środowiskach poświęciłem. Wtedy opowiadałem, że węgiel wapnia powstaje w warunkach zasadowych, kiedy pH jest większe niż 7, a takie warunki sprawiają, że na przykład kości zachowują się perfekcyjnie. Gdyby pH było bardziej kwaśne, poniżej 7, gdyby środowisko było kwaśne, to kości by się po prostu rozpuszczały. W tych wszystkich 3 stanowiskach pH jest zasadowe, jest alkaliczne. Kości, jak i inne rodzaje skamieniałości zachowują się dość dobrze. W Owadowie jest cały zespół różnych ciekawych, rzadkich skamieniałości, na przykład skrzypłocze, takie dziwnie wyglądające stawonogi, które zresztą przetrwały do dnia dzisiejszego, niezwykle rzadkie skamieniałości, ale również i gady morskie, pierwotne morskie żółwie z rodzaju owadowia, tę nazwę nadaliśmy żółwiom z Owadowa na cześć tego stanowiska, oraz ichtiozaury, takie rybokształtne morskie gady, zresztą nazwa ichtiozaury po polsku oznacza rybo-jaszczury. Tych znalezisk było tam na tyle dużo i są na tyle unikatowe i ważne dla nauki, że we współpracy z lokalnymi władzami udało się stworzyć tam nowoczesny geopark z takim centrum geoedukacyjnym, ze ścieżką dydaktyczną, z muzeum paleontologicznym. To jest witacz, wejście do tego muzeum, a tak wygląda wejście do samego budynku muzeum, geoparku, a to jest widok z tarasu widokowego, który został stworzony przy wejściu do tego, jakby nad samym wyrobiskiem kamieniołomu Owadów Brzezinki, więc jak tam Państwo teraz pojedziecie, to jest niedaleko Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, to tam można sobie wejść na szczyt tej platformy widokowej, poczytać coś oczywiście na tablicach informacyjnych o tych znaleziskach, ale przede wszystkim zobaczyć całą panoramę tej kopalni, zobaczyć jak pracują koparki, jak się wydobywa wapień, są lunety poustawione, więc można to zrobić z dużym przybliżeniem, a jak się przyjedzie w sezonie, na przykład w sierpniu, to wtedy można zobaczyć, jak pracują tam paleontolodzy, jak wykopują skamieniałości. Zresztą geopark został otwarty w tym roku w czerwcu, a ja już w sierpniu, pracując z dołu, wiele razy machałem do turystów, którzy oglądali nas, jak kopiemy z góry. A tak wygląda muzeum w środku. To jest właśnie mój kolega, doktor habilitowany Błażej Błażejowski z synkiem, który w środku pokazuje, jak wyglądają modele tych zwierząt naturalnej wielkości, modele zwierząt, które tam odkopaliśmy. Mówię o tym dlatego, że na końcu będę chciał wrócić do tej geoturystyki i powiedzieć, że te odkrycia z Krzyżanowic, z Iłży, one mają potencjał podobny do tego w Owadowie, a kto wie, czy nie większy. I tam są szanse, że w niedalekiej przyszłości podobne centrum geoedukacyjne również powstanie. Więc to był Owadów, natomiast ja jeszcze swego czasu zainteresowałem się takimi skałami z kamieniołomu Morawica. Kiedyś tutaj też opowiadałem szerzej o tych odkryciach, teraz powiem tylko krótko. Kamieniołom Morawica to jest kamieniołom znajdujący się na południe od Kielc. Tam są wydobywane również wapienie, z których produkowane są płyty na parapety. Na przykład w Warszawie w budynku Poczty Głównej przy ulicy Świętokrzyskiej cały ten budynek jest wyłożony wapieniami morawickimi. Zresztą wiele budynków użyteczności publicznej w Warszawie i innych dużych miastach jest wyłożonych właśnie wapieniami morawickimi. I tam na przekrojach, na tych płytach wapiennych są zachowane przekroje przez skamieniałości i swego czasu też przekroje przez czaszkę takiego ichtiozaura gadamorskiego udało się znaleźć. Więc ja stwierdziłem, że skoro mamy owadów, mamy morawice, do tych stanowisk z kośćmi wielkich gadów i w ogóle z unikatowymi skamieniałościami musi być więcej, na pewno jest ich więcej w całym tym regionie, więc co zrobiłem w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności zajrzałem do literatury, żeby sprawdzić, czy kiedyś ktoś może nie wspomniał w jakiejś pracy historycznej, że gdzieś w jakimś stanowisku górnojurajskim w Górach Świętokrzyskich były jakieś szczątki znalezione. I okazało się, że taka sytuacja miała miejsce. Otóż natrafiłem na ślad wykopalisk, które badacze z Polskiej Akademii Nauk, tutaj z Muzeum Ziemi, ale również z Instytutu Paleobiologii, przeprowadzili w Iłży, w Krzyżanowicach, na początku lat 60., dokładnie w roku 62. Wtedy ekipa badaczy, których widzimy teraz na slajdzie, którzy dzisiaj już są, powiedzmy, takimi, no, uchodzą za prekursorów polskiej paleontologii kręgowców. Wtedy jeszcze się dopiero zaczynali swoją karierę w paleontologii. Tu na przykład pani profesor Zofia Kielan-Jaworowska, która słynie z tego, że badała ssaki mezozoiczne z pustyni Gobi, w tamtym czasie zajmowała się drobnymi bezkręgowcami morskimi, ale marzyła o tym, żeby zajmować się dużymi zwierzętami, czy w ogóle kręgowcami, ssakami, dinozaurami. Potem to się udało, ale najpierw ten zespół wytypował właśnie rejon Krzyżanowic. Tam było wiadomo, że występują takie bardzo płytkowodne wapienie, więc środowisko dobre, żeby się tam tworzyły jakieś kości, żeby się mogły akumulować, żeby mogły przetrwać przez miliony lat w skale do dnia dzisiejszego. No i pojechali tam na jeden taki krótki turnus wykopaliskowy, kilka dni, i wyciągnęli fragmenty pancerza żółwia. Jeden z takich fragmentów pancerza nawet opisali w latach 60., w roku 68, ale niedługo, i generalnie pomysł był taki, że chcieli tam szukać dinozaurów i prassaków, ale niedługo po tych wykopaliskach w Krzyżanowicach Polska Akademia Nauk podpisała umowę z Mongolią i z rosyjską czy radziecką Akademią Nauk w sprawie wykopalisk na pustyni Gobi w Mongolii. I ci badacze, cała ta czwórka, kierowała potem wykopaliskami na pustyni Gobi właśnie. I tam odnajdywali kości dinozaurów, kości prassaków, czyli wszystko to, co chcieli znaleźć pod Iłżą, znaleźli w Mongolii. Więc odnalezione przez nich pancerze żółwi trafiły do magazynów muzealnych na następne prawie że 60 lat. Dopóki ja się nie zainteresowałem tym tematem i nie wyciągnąłem pancerzy, tutaj fragmentów pancerzy żółwi z magazynów muzeum, w którym się dzisiaj znajdujemy. Rzuciłem okiem na te pancerze, stwierdziłem, że jest to materiał godny dalszych badań i że cały ten teren rzeczywiście jest ciekawy. Skoro oni tam pojechali na kilka dni, w niewielkim łomiku chłopskim, z którego chłopi wydobywali kamień na budowę domów i stodół, generalnie pomieszczeń gospodarskich, wyciągnęli dużo pancerzy tych żółwi, to znaczy, że te skały są tam blisko powierzchni i że można w zasadzie niewielkim trudem masę skamieniałości tam pozyskać. No i latem 2018 roku zorganizowałem takie pierwsze niewielkie wykopaliska dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie których w okolicach tych łomików chłopskich z których badacze w latach 60. Pozyskali kości żółwia, szukaliśmy skamieniałości. Te łomiki są niewielkie, mają kilka metrów średnicy. Dzisiaj są bardzo zaniedbane, w końcu minęło 60 lat, więc nie ma się co dziwić. Natomiast odsłaniają się tam skały, w których jest masa skamieniałości, okazuje się. Problem polegał na czym innym, mianowicie na tym, że jest to pole, po prostu pole uprawne, na którym rośnie kukurydza. Tam jest pole kukurydzy, a tu widzimy północną krawędź jednego z tych łomików. Nawet właściciel pola pozwolił nam tutaj poszerzyć trochę tę północną jego stronę, żebyśmy mieli dostęp do świeżych skał. Ale to niewiele nam pomogło. Wiedzieliśmy, że są te skały, wiedzieliśmy, że są w nich jakieś skamieniałości, pełno muszelek. Szczególnie dominują, jak Państwo za chwilę zobaczą, ślimaki. Znaleźliśmy nawet kilka zębów krokodyli, co już pokazywało, że szczątki kręgowców, jakieś rzadkie skamieniałości tam są, ale wiedzieliśmy, że trzeba się przyjrzeć dokładnie, jak wygląda to pole. No latem nie było ku temu możliwości, no bo przecież nie wjedziemy panu na pole i nie zniszczymy upraw. Tutaj jeszcze swoją drogą widać, że geolodzy czasami używają innych zmysłów niż tylko wzrok, żeby rozpoznawać skały. Niektórzy stosują smak, ja jak Państwo widzą stosowałem też węch. Więc co trzeba było zrobić? Trzeba było przyjechać jesienią, kiedy już tej kukurydzy tam nie będzie. I wtedy z użyciem ciężkiego sprzętu mogliśmy wkopać się w to pole. Oczywiście też jeszcze go nie rozkopaliśmy w całości, ale przygotowaliśmy taki 20-metrowy szurf, z którego wyciągnęliśmy dużo skał. Okazało się, że te skały jurajskie są tam w zasadzie przy powierzchni. Gleba jest tam rozwinięta na skałach jurajskich. Normalnie w naszym kraju, tutaj na Mazowszu, na Niżu Polskim, pod glebą jest wiele metrów skał czwartorzędowych, czyli tych, które powstawały głównie w trakcie ostatniego zlodowacenia. I dopiero pod nimi, na głębokości wielu dziesiątek metrów, znajdują się skały starsze, mezozoiczne lub inne. A tam to już jest północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich i ta jura jest w zasadzie pod glebą. No i co znaleźliśmy? Znaleźliśmy na przykład dwa okazy amonitów, czyli takich spiralnie zwiniętych głowonogów, kuzynów dzisiejszych kałamarnic i ośmiornic. Ale tylko dwa egzemplarze, dwa okazy. Amonity są tam niezwykle rzadkie, ale są bardzo ważne, dlatego że amonity to jest ta grupa skamieniałości, która pozwala nam wydatować to stanowisko. Pozwala nam powiedzieć, ile dokładnie milionów lat ono ma. Ponieważ one służą za skamieniałości tak zwane wskaźnikowe, na podstawie ich ewolucji my jesteśmy w stanie powiedzieć, sprzed ilu milionów lat są skały, w których te amonity są zawarte i dzięki tym amonitom udało się stwierdzić, że to jest mniej więcej 152 miliony lat, koniec takiej epoki, nazwijmy to, która się nazywa Kimerydem, a Kimeryt jest częścią właśnie górnej jury, więc górna jura 152 miliony lat. Ale, jak powiedziałem, amonity są tu niezwykle rzadkie, mamy tylko dwa egzemplarze. A amonity żyły w toni wodnej, pływały w wodzie. Natomiast cały ten zespół skamieniałości jest zdominowany przez takie oto ślimaki. Ślimaki głównie z rodzaju Nerinea. One mogą być niekiedy bardzo duże, największe okazy mają 30 cm długości. Przeważnie mają 20 kilka centymetrów, więc spore ślimaki. Na podstawie tego, co tam wykopaliśmy i na podstawie też tych materiałów archiwalnych odnalezionych przez naszych poprzedników w latach 60. napisaliśmy taką wstępną pracę, która jakby ogłasza początek naszych badań w Krzyżanowicach. Praca ukazała się niedawno w wersji online w brytyjskim Proceedings of the Geologists Association, no ale planujemy dalej prowadzić badania, bo są szanse, że znajdziemy tutaj dużo więcej skamieniałości. Ale co udało nam się do tej pory uzyskać? Zaczniemy sobie od tego, co żyło na dnie morza. No najwięcej jest właśnie tych ślimaków. One tam występują w masowych nagromadzeniach. W zasadzie lwia część objętości tej skały, tych wapieni, to są muszle ślimaków. Razem z nimi występują również muszle małżów z rodzaju pleuromia. To były takie małże, które się zagrzebywały w osadzie, oraz małżów z rodzaju trigonia. To były z kolei małże, które sobie żyły na dnie morza, trybem życia bardziej przypominały ostrygi. Ale ślimaków jest najwięcej. To jest młotek geologiczny jako skala. Niektóre mniejsze, niektóre większe. To były ślimaki roślinożerne. One sobie żyły na dnie takiej rozległej płycizny, ponieważ skoro mamy najwięcej tych organizmów, które żyły na dnie morza, małżów, ślimaków, a proszę zwrócić uwagę amonitów, czyli tych skamieniałości, które należały do organizmów, które żyły w toni wodnej, mamy tylko 2 egzemplarze, a ślimaków mamy 1000, no to znaczy, że tu musiało być bardzo płytko. Gdyby tutaj rzeczywiście ten zbiornik był głębszy, to byśmy skamieniałości amonitów mieli dużo, dużo więcej, a są tylko 2 egzemplarze, to znaczy, że te amonity, ta dostawa skamieniałości organizmów z otwartego morza, dostawa materiałów, czy mówiąc wprost tego ścierwa z otwartego morza, była tutaj dużo mniejsza, była utrudniona. A dominuje to, co było na miejscu, to, co żyło na dnie morza. Ślimaków jest najwięcej. One były, jak powiedziałem, roślinożerne i żywiły się taką matą glonową. Dno takiej płycizny przykrywały glony i te ślimaki sobie te glony zgryzały. Natomiast ślimaki to była podstawa tutejszego łańcucha pokarmowego. Ślimakami żywiły się żółwie i ze skamieniałości kręgowców żółwi tam mamy najwięcej. Więc w ogóle najwięcej jest ślimaków, ale zaraz za nimi są żółwie. Żółwie morskie to dzisiaj się pewnie Państwu kojarzą z takimi gadami, które mają kończyny przekształcone w płetwy. Natomiast w okresie jurajskim to był taki etap ewolucji żółwi, kiedy jeszcze nie było takich prawdziwie morskich żółwi. Zresztą jakbyśmy się przyjrzeli na ewolucję tych gadów, to się szybko okaże, że żółwie do morza wchodziły, mówiąc kolokwialnie, wiele razy. Raz w Triasie, potem w Jurze, potem znowu w Kredzie, potem w Kenozoiku przed epoką zlodowaceń. To zejście różnych grup, różnych linii ewolucyjnych żółwi do morza następowało wiele razy, także to nie są przodkowie tych dzisiaj żyjących żółwi morskich, tylko zupełnie inna jakaś taka boczna linia żółwi, która się do środowiska morskiego przystosowała. One się nazywają plezjohellidy po polsku. Tak się nazywa ta grupa morskich żółwi, ale w okresie jurajskim tych prymitywnych żółwi morskich było dużo więcej. Były też tallasemydidy, były eurysternidy, to jest taka ciekawa grupa, która w Niemczech na przykład ich skamieniałości odnajdujemy, więc tych grup różnych morskich czy prawie morskich żółwi w tym czasie było sporo. My znaleźliśmy skamieniałości tych plezjohellidów. One miały, jak widzimy, kończyny obdarzone takimi długimi pazurami, palce były spięte błoną i one się żywiły właśnie tymi ślimakami. Odżywiały się grubą fauną, oskorupioną fauną. W paleontologii na takie organizmy, na takie zwierzęta, które żywią się twardym pokarmem, jakąś oskorupioną fauną, mówimy, że są to tak zwane durofagi. I te żółwie były właśnie tymi durofagami. Miały dzioby przystosowane do miażdżenia pancerzy jakichś twardych ofiar, na przykład tych ślimaków. Pancerzy żółwi znaleźliśmy bardzo dużo, niektóre są bardziej kompletne, inne mniej, ale co nas zaciekawiło, na ich powierzchni czasami znajdujemy jakieś takie małe dziurki, małe dołki. To mnie zaintrygowało. Ja chciałem porównać ten materiał ze skamieniałościami żółwi morskich z innych stanowisk z Europy, z innymi żółwiami jurajskimi. I się okazało, że podobne dołki występują na pancerzach żółwi znanych ze Szwajcarii, znanych z południowych Niemiec i znanych z południowej Francji. A tam te dołki na pancerzach to były ślady aktywności drapieżników. Bardzo konkretnych drapieżników, mianowicie krokodyli, a w zasadzie powinienem powiedzieć krokodylomorfów, czyli pierwotnych kuzynów dzisiejszych krokodyli. Były takie krokodyle w tamtym czasie, które wyspecjalizowały się w polowaniu w zasadzie wyłącznie na żółwie. Więc w pewnym sensie również żywiły się twardą zdobyczą, no bo żółw też ma pancerz i jest w zasadzie twardy. Można by rzec, że z takiego żółwia to w zasadzie jest niewiele do zjedzenia, ale te krokodyle akurat wybrały sobie taki rodzaj pokarmu, wybrały w cudzysłowie, i miały szczęki specjalnie przystosowane do zgniatania pancerzy żółwi oraz zęby specjalnie do tego przystosowane. I myśmy szczęki takich krokodyli i zęby również znaleźli. Tu jest przekrój poprzeczny przez szczękę górną i dolną takiego krokodyla z rodzaju Machimosaurus. Wiele wskazuje, że ten odkryty przez nas krokodyl w Krzyżanowicach to również był Machimosaurus czy Machimosaur. Ich zęby były stosunkowo krótkie i krępe, natomiast tempo zakończone. Wyglądały trochę jak kołki, co ułatwiało im miażdżenie pancerzy, wbijanie tych zębów w pancerz. Gdyby zęby tych krokodylomorfów były bardziej wydłużone i miały na przykład jakieś ostre krawędzie, to prawdopodobnie łamałyby się na pancerzach tych żółwi. Natomiast skoro były stosunkowo krępe i tempo zwieńczone, to łatwiej było przy udziale płaskich, wydłużonych szczęk zgnieść takiego żółwia. Zresztą w literaturze na tego typu krokodyle mówi się, że to były heloniofagi. Od zjadania żółwi właśnie, więc były durofagami, podobnie jak żółwie, natomiast konkretnie heloniofagami, bo w zasadzie żółwie stanowiły lwią część ich diety. Były to zwierzęta spore, największe osiągały 6-7 metrów długości i co ciekawe, w Europie te krokodyle zawsze współwystępują z tymi żółwiami, to znaczy i w Szwajcarii, na południu Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, tam gdzie znajdujemy skamieniałości pierwotnych morskich żółwi, tam współwystępują ogromne żółwiożerne krokodylomorfy, co potwierdza tę tezę, że one właśnie głównie żywiły się tymi żółwiami. To były krokodyle żyjące w morzu, więc nie tak jak większość dzisiejszych krokodyli, która jest słodkowodna, one raczej jak potężny krokodyl słonowodny, zwany też krokodylem różańcowym, który żyje dzisiaj w Australii i w Indiach. One podobnie jak ten osiągały ogromne rozmiary i były przystosowane do środowiska morskiego i prawdopodobnie żyły sobie w takich płytkich lagunach, na płciznach, ale niewykluczone, że na lądzie też sobie radziły całkiem sprawnie. Wiemy ze skamieniałości szwajcarskich, że czasami zęby tych krokodyli znajduje się również w kościach dinozaurów wbite, więc one prawdopodobnie mogły polować nawet na jakieś duże zwierzęta lądowe w tamtym czasie żyjące. Więc to było to, co żyło sobie w tutaj na miejscu prawdopodobnie, na tej płciźnie. Natomiast w Krzyżanowicach znaleźliśmy też skamieniałości zwierząt, które raczej żyły w toni wodnej, na bardziej otwartym morzu, co każe sądzić, że ich skamieniałości, ich szczątki były tutaj przytransportowane, tak jak te dwa amonity, które pokazywałem na początku. Pierwszą grupą takich gadów są długoszyje elasmozaury. Elasmozaury w ogóle należą do takiej grupy gadów wodnych o niesłychanie długiej szyi, zwanych plezjozaurami. Ale spośród wszystkich plezjozaurów to właśnie elasmozaury miały najdłuższe szyje. Żyjące później, bo w okresie kredowym, mniej więcej 70-80 milionów lat temu, elasmozaury miały tak długie szyje, że rekordzista ma około 70 kręgów w tej szyi, a sama szyja stanowiła nieco ponad połowę długości ciała całego zwierzęcia. Tutaj pod koniec Jury jeszcze tak spektakularnie długich szyi te zwierzęta nie osiągały, ale przyznacie Państwo, że no taka szyja długa powiedzmy na 2 metry to nie w kij dmuchał. Jak wyglądała reszta ciała elasmozaurów? Kończyny przekształcone w płetwy, takie długie, wiosłowate, i te gady pływały tak zwaną techniką podwodnego lotu. To oznacza, że gdy przednia para płetw unosiła się ku górze, w tym czasie tylna para opadała w dół. I potem w drugą stronę, tylna ku górze, przednia w dół. Dokładnie tak samo dzisiaj pływają pingwiny, pływają żółwie morskie, te, które już mają kończyny przekształcone w płetwy, również ssaki płetwonogie, na przykład uchatki czy kotiki. Lwy morskie, prawda? One pływają w bardzo podobny sposób. Na lądzie są raczej niezdarne, ale w wodzie dzięki tej technice podwodnego lotu taki lew morski czy pingwin może osiągać zawrotne prędkości. Z tymi plezjozaurami, elasmozaurami tak właśnie było. Tu Państwo widzą kręg piersiowy, czyli mniej więcej z tej okolicy takiego elasmozaura. One żywiły się niedużą zdobyczą. Głównie polowały na ryby, być może na te spiralnie zwinięte amonity. Natomiast to, co jest najciekawsze w Krzyżanowicach, to są szczątki wielkich superdrapieżników. I my znaleźliśmy szczęki i zęby takich właśnie olbrzymich gadów, którymi były pliozaury. Wcześniej mówiliśmy o plezjozaurach, tych długoszyich gadach, a to są pliozaury. Pliozaury i plezjozaury wywodzą się od wspólnego przodka, są niedaleko ze sobą spokrewnione, natomiast właśnie u plezjozaurów ewolucja szła w stronę wydłużania szyi, ale głowa ciągle pozostawała niewielka, jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast u pliozaurów szyja była krótka, mocna, natomiast czaszki rosły do olbrzymich rozmiarów, no i efektem tego było to, że głowy tych zwierząt osiągały takie właśnie rozmiary, jak ten model zrekonstruowany pliozaura z Krzyżanowic, którego niedawno tutaj na konferencji prasowej prezentowaliśmy mediom, więc miały potężne szczęki, ten aparat szczękowy był bardzo duży, były to szczęki takie wydłużone, ale bardzo mocne. Z tyłu w czaszkach były takie otwory, przez które wchodziły potężne mięśnie, które pomagały im tymi szczękami operować, ale to jeszcze za chwilę Państwu pokażę. Więc odnaleźliśmy szczęki, mamy zęby tych gadów. Te zęby są ważne, ponieważ na podstawie budowy takiego zęba możemy stwierdzić, kim był jego właściciel. I tak jak wcześniej pokazywałem Państwu zęby krokodyli, mówiłem, że one były kołkowate i tempo zakończone, więc służyły do miażdżenia żółwi. Tak tutaj zęby nie są kołkowate, są takie już, powiedzmy, cienieją ku górze, a na krawędziach mają takie ostre struktury. Te krawędzie są zaostrzone, zresztą tutaj nawet robiliśmy odlewy tych zębów, takie odlewy silikonowe czy lateksowe i na tych odlewach też doskonale widać, że one miały kilka takich ostrych krawędzi. Więc pliozaur już nie miażdżył swojej ofiary, tylko łapał w potężne szczęki i dzięki tym zaostrzonym zębom z ostrymi krawędziami po prostu swoją ofiarę rozszarpywał, rozrywał. Prawdopodobnie machał głową w obie strony i wtedy to mięso się rozrywało i taka ofiara była w zasadzie rozdzierana na strzępy żywcem. To są trzy gatunki wielkich pliozaurów znane z końca okresu jurajskiego z Europy. Wszystkie należą do rodzaju pliozaurus. Natomiast, tak jak powiedziałem, są to różne gatunki. Największy, ten czerwony, znany jest z Arktyki, z archipelagu Svalbard, ze Spitsbergenu i tam ekipa z paleontologów z Muzeum Historii Naturalnej w Oslo pod kierownictwem pana profesora Jorna Huruma odkryła go w 2012 roku. Wtedy zresztą media ochrzciły tego pliozaura drapieżnikiem X, jeszcze zanim naukowcy mogli nadać mu nazwę. Potem się okazało, że to był pliozaurus po prostu i on był bardzo duży. Drugi znany jest z Wielkiej Brytanii, z okolicy Dorset w Anglii, a trzeci znany z europejskiej części Rosji, z obwodu moskiewskiego. Proszę to zapamiętać, bo to, jak się okaże, za chwilę wróci. Natomiast teraz zwróćmy uwagę, że rzeczywiście to były wielkie zwierzęta. No, największe osiągały po 10 i więcej metrów długości, więc prawdziwe super drapieżniki, największe drapieżniki swoich czasów w zasadzie. Mówiłem na początku, że jak zacząłem mówić o pliozaurach, że one miały w czaszkach takie duże otwory z tyłu. Czym się różnią w ogóle pliozaury od dinozaurów? Bo to na pewno Państwa interesuje. Wszystkie te gady, o których sobie mówiliśmy dzisiaj, to nie są dinozaury. Żółwie nie są dinozaurami, krokodyle i ich kuzyni krokodylomorfy nie są dinozaurami, te długoszyje elasmozaury to nie dinozaury i te wielkie pliozaury też dinozaurami nie są. Więc na czym polega ta różnica? Otóż zarówno dinozaury, jak i wszystkie gady wodne wywodzą się od przodków, gadzich przodków, którzy mieli po dwie pary okien skroniowych w czaszce. Jedną górną, jedną dolną. Były dwie pary okien. Przez te okna wnikały sobie mięśnie, które operowały czaszką, szczękami. I teraz tak się złożyło, że w ewolucji gadów jedne formy przystosowywały się do życia na lądzie i to byli przodkowie dinozaurów, z których potem powstały ptaki również, ale i przodkowie pterozaurów, czyli gadów latających, oraz krokodyle. Krokodyle są nie tak znowu daleko spokrewnione z przodkami dinozaurów na przykład. Natomiast inni przystosowywali się od razu do środowiska morskiego i to są żółwie, to są ichtiozaury, czyli te gady rybokształtne, to są długoszyje plezjozaury, no i te pliozaury o potężnych czaszkach. I teraz jak sobie popatrzymy na czaszki tych gadów, które żyły na lądzie, na przykład tu mamy czaszkę takiego dinozaura drapieżnego z rodzaju Allosaurus, to proszę zwrócić uwagę, że w tej czaszce ta czaszka jest bardzo ażurowa, ma w sobie dużo takich pustych przestrzeni. Tu jest na przykład, to jest otwór, którym było oko, oczodół po prostu. Tu są te dwa otwory skroniowe z tyłu czaszki, ale tu powstały takie dodatkowe otwory, jeden, drugi. W żuchwie też powstał dodatkowy otwór tutaj. Dlaczego tak się stało? Na lądzie no, czaszka musi być w miarę ażurowa, szczególnie u wielkich zwierząt. Te dinozaury drapieżne to były olbrzymie lądowe drapieżniki, więc jeżeli chcemy taką wielką czaszkę dźwigać na wysokości wielu metrów, to ona musi być odpowiednio lekka, żebyśmy byli w stanie ją po prostu nosić na wysokości 3, 4, 5 metrów, prawda? Dodatkowo, jeśli jesteśmy dinozaurem drapieżnym, no to czasami trzeba coś w paszczy dźwigać, na przykład jakąś ofiarę, która może ważyć kilkadziesiąt, kilkaset kilogramów. No to dobrze jest, żeby ta czaszka faktycznie była na tyle lekka, żebyśmy byli w stanie taką ofiarę dźwigać. Dlatego w środowisku lądowym u tych zwierząt powstawały liczne otwory. To jest najprostsza cecha, po jakiej można odróżnić dinozaura od gada wodnego. Gady wodne nigdy nie będą miały żadnych otworów z przodu czaszki, a dinozaury tak. Ptaki również mają bardzo ażurową konstrukcję czaszki, zresztą odziedziczoną po dinozaurach. Pterozaury również miały te otwory przedoczodołowe. Krokodyle, które, jak Państwo wiedzą, no, przystosowały się do środowiska wodnego, one tych otworów nie mają przedoczodołowych, ale mają ciągle otwory w żuchwie. Więc to jest taka cecha, która pokazuje, że krokodyle raczej są bliżej spokrewnione jednak z dinozaurami i z gadami lądowymi niż z gadami morskimi. Po prostu wtórnie się do środowiska morskiego przystosowały. Natomiast te gady wodne, one nie mają, jak widzimy, otworów przedoczodołowych. Tu mamy oczodół, a tutaj jest już w zasadzie brak żadnych otworów. Dlaczego? Bo w środowisku wodnym zależy nam na zupełnie czymś innym niż na lądzie. Na lądzie nam zależało, żeby czaszka była lekka, ażurowa, żeby można było ją dźwigać, a w środowisku wodnym, morskim, zależy nam na tym, żeby czaszka była możliwie jak najcięższa, żeby stanowiła obciążenie, prawda? Jeżeli jesteśmy wielkim gadem morskim, no to oddychamy powietrzem, mamy powietrze w płucach, więc to powietrze będzie nas ciągnęło ku górze, a nam zależy, żebyśmy byli zanurzeni. Więc czaszka musi być odpowiednio ciężka, musi stanowić balast. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że tutaj z tyłu czaszki został tylko jeden duży otwór. A przecież przodkowie wszystkich tych gadów mieli po dwie pary otworów. A ja mówiłem niedawno, że tutaj one miały faktycznie jeden taki potężny otwór, przez który przechodziły mięśnie do posługiwania się szczękami. Druga para otworów, te otwory dolne zanikły właśnie dlatego, żeby czaszka była jeszcze bardziej cięższa, jeszcze bardziej zbita i stanowiła taką litą konstrukcję. Dlatego pliozaury, te wielkie gady, dlatego długoszyje plezjozaury i ichtiozaury mają tylko jedną parę otworów w czaszce. Ta druga zanikła. Natomiast najciekawiej wygląda sytuacja u żółwi, proszę Państwa. Żółwie nie mają żadnych otworów w ogóle. Mają oczodoły i tyle, nie mają otworów skroniowych. Mimo że wywodzą się, wiemy to z badań genetycznych, z badań molekularnych na dzisiejszych żółwiach, wywodzą się najprawdopodobniej od gadów, które miały dwie pary okien skroniowych, ale obie pary zanikły. Dlatego, bo żółwie tak bardzo się przystosowały najprawdopodobniej do środowiska morskiego. Zresztą ten brak otworów skroniowych u żółwi spowodował, że przez lata paleontolodzy, zoolodzy, biolodzy ewolucyjni również sądzili, że żółwie należą do najpierwotniejszych gadów jakie żyły w ogóle na Ziemi, czyli takich, które jeszcze w ogóle nie miały żadnych otworów, bo to jest wspólny przodek gadów morskich, dinozaurów i gadów latających, ale jakbyśmy jeszcze spojrzeli w dół tego drzewa rodowego, no to on się będzie wywodził od takich form, które w ogóle tych otworów nie miały. I duża część zoologów, badaczy, biologów sądziła, że żółwie były właśnie takimi pozostałością po tych pierwotnych gadach, ale to okazało się, że to się kompletnie kupy nie trzyma i żółwie po prostu wtórnie te okna utraciły jako efekt przystosowania do środowiska morskiego, a wywodzą się od form, które obie pary tych otworów posiadały. To tylko tak gwoli jakby ścisłości, żebyście Państwo potrafili rozróżnić, co jest na przykład dinozaurem, a co gadem wodnym. Jeśli ma jakieś dodatkowe otwory, to jest to dinozaur lub jakiś jego kuzyn. Jeśli ich z przodu czaszki brak, to jest to gad morski, który z dinozaurami jakoś bliżej spokrewniony nie będzie. Brak tych otworów i to, że ta czaszka u gadów morskich była mocna, zbita, była taką twardą konstrukcją, ma jeszcze jedną ważną konsekwencję, czy w zasadzie przyczynę, dlaczego tak jest, poza tym, że ma stanowić ta czaszka obciążnik. W środowisku wodnym zupełnie inaczej duże drapieżniki zdobywają pokarm. Na lądzie, jak jesteśmy dużym dinozaurem drapieżnym albo jakimkolwiek innym dużym drapieżnikiem, na przykład jakimś dużym ssakiem, nie wiem, lwem, niedźwiedziem polarnym, no to używamy poza zębami, używamy też przednich kończyn do obezwładnienia zdobyczy, prawda? Niedźwiedź polarny, jak atakuje karibu na przykład, to używa też łap. Lwy, jak atakują jakiegoś bawoła, no to również atakują go łapami. Dinozaury drapieżne, poza tym, że atakowały ofiarę głową, zębami, to często sobie przednimi kończynami pomagały, żeby chociażby przytrzymać tę zdobycz. W środowisku wodnym nie możemy liczyć na kończyny, bo mamy je przekształcone w płetwy. Więc możemy polegać tylko na głowie, tylko na szczękach. I te wielkie pliozaury tak też polowały na swoją zdobycz, że z dużym impetem uderzały głową o ofiarę. Po prostu uderzały głową. Więc ta głowa musiała być naprawdę lita i wytrzymała, żeby się tam nic nie połamało. Bo jakby się coś złamało, nie daj Boże, no to już taki pliozaur w zasadzie nie miałby powodzenia, jeśli idzie o polowanie, a co za tym idzie o przetrwanie. A wiemy, że duże drapieżniki wodne często atakują swoje ofiary od spodu. Tak na przykład rekiny, olbrzymie rekiny dziś żyjące, żarłacze, ludojady tak polują na swoją zdobycz. Atakują fokę czy lwa morskiego, uderzając od spodu. Jak jakiś nurek ma pecha, to też go żarłacz zawsze zaatakuje od spodu. Nie z boku, nie z góry, tylko od spodu. Żeby ta ofiara się nie spodziewała tego ataku. I uderza z ogromną energią, z ogromnym pędem, uderza głową, szczękami, głową. Więc te wszystkie obciążenia mechaniczne no, po tej czaszce się roznoszą, więc ona musi być odpowiednio wytrzymała. To też dlatego żadnych otworów tu brak. No i jak sobie popatrzymy na te duże, dzisiaj żyjące superdrapieżniki morskie, no to one też polują w podobny sposób na ofiary. No, największym dzisiaj żyjącym takim makrodrapieżnikiem, tu użyłem takiego słowa, makrodrapieżniki, czyli te drapieżniki, które odżywiają się innymi dużymi ofiarami. Nie jakimiś małymi rybkami, nie planktonem, jak niektóre wieloryby, nie małymi głowonogami, ale innymi dużymi zwierzętami, na przykład innymi dużymi kręgowcami. No to największym takim makrodrapieżnikiem czy superdrapieżnikiem dziś żyjącym jest kaszalot spermacetowy, który może osiągać długość no, 20 kilku metrów i tu widzimy takiego kaszalota z jakąś, zdaje się, wielką mantą w pysku, czyli taką wielką płaszczką, czyli również innym dużym kręgowcem. Orka oceaniczna, jak Państwo wiedzą, no orki są niezwykle okrutne i no nie mają litości, nie patyczkują się, lekko mówiąc, ze swoją ofiarą. Jak polują na fokę, uchatkę, lwa morskiego, czy na jakieś mniejsze walenie, mniejsze wieloryby, młode, na przykład jakiś waleni fiszbinowych, czy na delfiny, no to bardzo brutalnie się z nimi obchodzą, atakują też z dużym impetem, uderzają głową, w której jest ofiara o wodę, także no znęcają się po prostu, bawią się tą ofiarą. Więc podobnie najprawdopodobniej robiły te jurajskie superdrapieżniki, a co za tym idzie, ich czaszki musiały być odpowiednio wytrzymałe. Zresztą jak się przyjrzymy na sposób, w jaki zęby u orki są zamontowane, tak sobie powiedzmy, w szczęce, to to z grubsza przypomina to, jak zęby u tych drapieżników jurajskich były osadzone. Czyli tak, podsumowując, na dnie takiej płcizny w Krzyżanowicach żyły sobie ślimaki, jakieś inne mięczaki. Tymi mięczakami żywiły się żółwie oraz, to o czym nie powiedziałem, niektóre ryby. Zęby, łuski takich ryb też znaleźliśmy. I to były te durofagi, czyli te, które odżywiały się twardymi bezkręgowcami. Na żółwie polowały krokodyle, natomiast na ryby i amonity długoszyje elasmozaury. A potężne superdrapieżniki pliozaury zjadały wszystkich. Na pliozaura nie było mocnych. Zarówno długoszyi plezjozaur, czy taki wielki krokodyl, no nie miał szans w ataku z superdrapieżnikiem, jakim był pliozaurus. W biologii, w przyrodzie w ogóle jest tak, że te organizmy, które są na dole łańcucha pokarmowego, ich jest zawsze najwięcej. Natomiast im wyżej idziemy zgodnie z kierunkiem tych strzałek w łańcuchu pokarmowym, tym tych kolejnych konsumentów będzie coraz mniej. A więc ci, co stoją na szczycie łańcucha pokarmowego, ich jest w ogóle najmniej. Dlatego, jak my jeździmy teraz do Krzyżanowic, do Iłży, to tak jak powiedziałem Państwu na początku, najwięcej jest tych ślimaków, a zaraz po nich tych żółwi, bo oni stali w zasadzie na dnie łańcucha pokarmowego. Z pliozaurów mamy dwie szczęki i trochę zębów. To jest taka kolejna przyczyna, która mówi nam, że musimy tam kopać jak najwięcej, żeby znaleźć jak najwięcej. Bo im więcej będziemy kopać, tym no, z praw statystyki wynika, że tym jest większa szansa, że skamieniałości tych super drapieżników odnajdziemy i po prostu nasza wiedza o całym tym ekosystemie będzie możliwie jak najpełniejsza. I dowiemy się po prostu, jak w istocie wyglądał ten obszar Polski 150 kilka milionów lat temu, jak wyglądała historia naturalna tego regionu. Natomiast to nowe stanowisko ma bardzo ważne implikacje, jeśli idzie takie w zasadzie światowe znaczenie dla paleontologii, paleogeografii. Otóż, jak wspomniałem Państwu wcześniej, skamieniałości żółwi i tych żółwiożernych krokodylomorfów przeważnie znajdujemy w krajach takich jak Szwajcaria, południowe Niemcy, również południe Francji, czyli na południu kontynentu europejskiego. Natomiast co ciekawe, długoszyje elasmozaury oraz te wielkie pliozaury, superdrapieżniki, znajdujemy ich skamieniałości, jak Państwu mówiłem, na Svalbardzie w dalekiej Arktyce, w europejskiej części Rosji oraz w Anglii. Tutaj te stanowiska południowe zaznaczyłem kolorem czerwonym, stanowiska północne kolorem niebieskim, natomiast są też takie stanowiska przejściowe zaznaczone kolorem fioletowym. Tutaj ta Wielka Brytania jest zaznaczona na fioletowo, bo tam również czasami żółwie i krokodyle występują. W tamtym czasie, pod koniec jury, istniał prowincjonalizm biogeograficzny. Południe Europy to był obszar tak zwanego Oceanu Tetydy albo prowincja medyterańska, tak się na nią mówi, z której zresztą później rozwinęło się Morze Śródziemne. Natomiast północ to była prowincja borealna, czyli ta chłodna, zimna. Więc te wszystkie duże zwierzęta, długoszyje, elasmozaury, wielkie pliozaury, one lubiły raczej te wody północne, chłodne. Żółwie i krokodyle preferowały środowiska południowych prowincji, tych wód ciepłych w Oceanie Tetydy. Natomiast okazuje się, że był taki obszar, taka strefa czy linia, gdzie wszystkie te organizmy występowały naraz. Krzyżanowice i ich najbliższe okolice, generalnie region Iłży, to jest właśnie takie stanowisko, bo mamy tu i te południowe żółwie i krokodyle, ale i pliozaury i elasmozaury z północy. Bardzo podobna sytuacja występuje na Wyspach Brytyjskich, gdzie mamy olbrzymie pliozaury, mamy też żółwie, krokodyle. Więc w biologii jest tak, czy w biogeografii w zasadzie, że jak mamy takie dwie różne prowincje biogeograficzne, to tam, gdzie one się stykają, stawia się linię po prostu i jeszcze tej linii się nadaje nazwę. I jak Państwo kojarzycie, na przykład Australia dzisiaj jest takim obszarem, gdzie fauna jest zupełnie inna niż na reszcie świata, prawda? W Australii dominują wśród ssaków torbacze. No i jest taka linia biogeograficzna postawiona między Indonezją a Australią, która się nazywa linią Wallace'a. Ona oddziela właśnie te dwie różne, dziś istniejące prowincje biogeograficzne. Zresztą tam jest tych linii dużo więcej. Jest też linia Liddekera i jeszcze paru innych. No i myśmy tą linię późnojurajską chcieli też jakoś nazwać, to ją nazwaliśmy linią Matyi Wierzbowskiego na cześć dwóch profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przez dziesięciolecia zajmowali się tematyką paleogeografii okresu jurajskiego i oni bardzo dużo na ten temat prac napisali. Głównie zajmowali się paleobiogeografią amonitów, czyli tych spiralnie zwiniętych głowonogów. Na ich podstawie rekonstruowali układy mórz i lądów w okresie jurajskim. Tutaj jeszcze proszę zwrócić uwagę na taką ciekawą sprawę. W tamtym czasie Polska była przykryta morzem, a Bałtyk był lądem, tym lądem skandynawskim, czyli było zupełnie odwrotnie niż dzisiaj. Ale to, co jest najważniejsze z tego, to to, że przez Polskę biegła ta strefa graniczna, kontaktowa, gdzie fauny zarówno z północy, jak i z południa się spotykały. I teraz to ma ważne konsekwencje, to znaczy my teraz powinniśmy patrzeć, gdzie wzdłuż tej linii występują stanowiska z tego samego czasu, z końca jury, i na tych stanowiskach powinniśmy znaleźć podobne skamieniałości. A co za tym idzie, jeżeli już mamy jakieś stanowiska na tej linii, to i tam występują jakieś skamieniałości, których jeszcze tutaj nie znaleźliśmy, to je powinniśmy też odnaleźć. I na przykład w północnych Niemczech, gdzieś tutaj, na północnym obrzeżeniu gór Harz, są znajdowane w wapieniach, czyli w skałach całkowicie morskich, skamieniałości gadów podobnych do tych, o których mówiłem Państwu dzisiaj, na przykład żółwie, krokodyle, ale też znajduje się skamieniałości gadów tych lądowych, dinozaurów, a również gadów latających, pterozaurów i prassaków. Czyli wracamy tutaj trochę do tego, co mówiłem na początku, że ekipa badaczy w latach 60. w Iłży chcieli znaleźć dinozaury i prassaki. I nauka nam teraz mówi, że są na to szanse. Rzeczywiście mamy naukowe potwierdzenie, że jest to taka naukowa poszlaka, która nam mówi, że możemy się spodziewać ciągle w Krzyżanowicach też gadów lądowych. A myśmy tam pojechali tylko na krótkie wykopaliska latem i jesienią, jak Państwu pokazywałem, na kilka dni. W Owadowie Brzezinkach, w tym dużym kamieniołomie, gdzie jest geopark, tam kopiemy, jak jedziemy, to tam kopiemy przez tygodnie. A tutaj w kilka dni udało się znaleźć całe to bogactwo tych skamieniałości. To świadczy o tym, że jeżeli będziemy tam kopać odpowiednio długo, to w końcu znajdziemy masę tych skamieniałości i się okaże, że cały ten ekosystem był dużo bardziej różnorodny, niż nam się teraz wydaje. Bo to jest ciągle to, co Państwu dzisiaj przedstawiłem, to jest taki wstęp tych naszych badań. To są wyniki tylko kilku dni pracy w terenie. A ja tak się złożyło, że z władzami lokalnymi nawiązaliśmy współpracę i wygląda to dobrze, to znaczy otrzymamy tutaj wsparcie od władz Iłży, od burmistrza Iłży i od władz Krzyżanowic i przez najbliższe kilka lat będziemy tam kopać i szukać kolejnych znalezisk. No i liczymy na to, że za jakiś czas powstanie tam takie centrum edukacyjno-dydaktyczne, czy jakieś muzeum paleontologiczne ze ścieżką edukacyjną, podobne do tego, które udało nam się stworzyć w gminie Sławno koło kamieniołomu Owadów Brzezinki. Bardzo na to liczymy. No i na koniec zdjęcie z ostatniej konferencji prasowej, gdzie naszego pliozaura prezentowaliśmy prasie, medium, żeby wszyscy mogli się tą wielką rekonstrukcją głowy olbrzymiego super drapieżnika polskiego, największego drapieżnika, jaki w ogóle kiedykolwiek żył na terenie naszego kraju, cieszyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.